Dobra, jesteśmy, wszystko jest gotowe, wszyscy są przygotowani, a więc rozpoczynamy Międzymiks Widzów. Wracamy do Międzymiksów Widzów, do tej serii, gdzie komentuję mecze widzów. Tym razem zmierzą się obojętni z Lemon Shocks, mapa The Dust 2. No i zobaczymy, jak to spotkanie nam się potoczy. Szykuje nam się chyba wejście na długo, tu jest tylko Freestyler. No i ten zawodnik, Fanboy, musi sobie jakoś poradzić, już zauważył rywala. Teraz sprytnie rzucony Nate, no i ucieka, szukając pomocy od swoich partnerów. No a terroryści bardzo agresywni na długiej, cały czas jednak czekają, nie chcą wbiegać, wiedzą, że mają czas, że mogą jeszcze czekać, a zatem zobaczymy, co tutaj wykombinują w tej rundzie. Pistoletówka, minuta 15 do końca, więc czas ucieka, ale jeszcze czasu jest sporo. Tymczasem Vegas oberwał do 23 HP, więc będzie musiał uważać. No i kłopoty, bo Angelso już tutaj zauważony, dokładnie wiedzą terroryści, gdzie on się znajduje, no i teraz nie ma jak uciec, no chyba, że pomoże mu tutaj Fanboy. No a tutaj już szła galę, Krzysztof doskonale tę galę pokrył, no i kolejne fragi, tym razem Angelso. No i dwójka, trójka terrorystów przy życiu, dwójka od długiej, jeden od gali. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi Delpanology. No cały czas walczy, 68 HP na plecy, wychodzi tutaj rywal, czy trafi? Oj, kłopoty Dixona, chyba nie da rady. Zabrakło kul, 8 jeszcze kul ma Delpanology, co to się dzieje? Biegnie z nożem, oj, będzie kosa, tak jest, nie, to Krzysztof trafił. No i ostatni żywy Brylant, ban 7 dni, tutaj będzie walczył. Jeden headshot wpada, ale tutaj nie ma szans, już go atakują z kilku stron. Oj, zatrzymał się celownik, chyba Strasik jest. Jednak jeszcze chwilę powalczył, ale runda się ostatecznie kończy. Także mamy 1-0 dla obojętnych. No, obojętne im było, z której strony wychodzili terroryści, ale headshoty strzelali idealnie, także mamy 1-0. Słuchajcie, co to jest Międzymiks Widzów? Międzymiks Widzów to jest taki specjalny meczek, który ja komentuję, gdzie dołączam widzów do meczyku. Dzielimy składy, zwykle losując po prostu składy. Tutaj dodajemy nazwy zespołów. No i gracze oczywiście grają, a ja komentuję mecze. Chodzi o to, żeby ci gracze poczuli się po prostu jak ci wszyscy progamerzy najlepsi na świecie, gdzie komentowany mecz jest oglądany przez 2-3 tysiące, no w tym momencie 5 tysięcy ludzi. Tymczasem Krzysztof walczy z Galą, oj tutaj jest kłopot. Jeszcze Krzysztof przeładował, ma kulę, teraz puszcza flautę, ale chyba nie ogląda poradników, bo to flautu nie wchodzi. Freestyler jednak z długiej dobrze skontrolował te strzały ze scouta, ale teraz musi uważać, bo już terroryści biegli na bombset, ale Freestyler, czyli Fanboy, sobie daje radę. Jest uczy, ale Freestyler tutaj świetnie przez skrzynkę, no i tutaj jeszcze dwójka terrorystów przy życiu, Paco i Brylant. Czy ta dwójka sobie poradzi? Ależ Fanboy strzela, czy to będzie ace? Fanboy ace! Ależ to zrobił! No coś niesamowitego, jak to wpadło? Jeszcze będzie rozmawiała bomba na dokładkę, także runda marzenie dla Fanboya, coś niesamowitego. No i druga runda dla obojętnych. Także wykierowana runda przez Fanboya, pozostali jego teammate'i bez szału, bez szału. No ale tutaj Fanboy dał popis swoich umiejętności, a więc mamy... 2-0. Zobaczmy zatem, co się będzie działo dalej. Terroryści już zaryzykowali, kupili broń, ale przecież mieli pieniądze po podłożonej bombie. No i ciekawe, jak sobie teraz poradzą. Na razie czekają przed długą, nie wiem, kto tam jest prowadzącym. Jak na razie bez fragów Delpanology. No może to on, bo tutaj jego nick brzmi znajomo, jak Delpan. To może on jest tutaj najlepszym znawcą Counter-Strike'a Global Offensive, być może on prowadzi swoją drużynę. No ciężko, ciężko dokładnie stwierdzić. Tymczasem czekamy, czekamy na pierwsze flagi w tym meczu. Czekamy na to, co zrobią terroryści, którzy jak na razie bardzo defensywnie. Może powinni właśnie pokusić się o jakiś szybszy atak, tym bardziej, że przecież w poprzedniej rundzie przyniósł naprawdę powodzenie. Wtedy grali Echo, a doprowadzili do sytuacji 2-2, podłożyli bombę. Także no, runda zakończyła się prawie sukcesem, ale jakiś tam sukces też był, bo bomba była jednak podłożona, to była runda Echo. Także zobaczymy, może w końcu spróbują jakieś szybkie zagrania. Na razie cały czas bardzo defensywnie. Nawet nie wychodzą na pozycję. Dopiero teraz Frager próbuje podejść galą, ale pozostali cały czas strasznie spokojnie. No nieprzyjemnie się ogląda takie akcje, gdy tak powoli gra drużyna terrorystów. No zobaczmy, może Frager. Jest Krzysztof na bombsite, ale cały czas kontroluje tą galę. Teraz ten Nate nieprzyjemny. Frager jak dostał Nate, to ucieka aż pod galę. Tutaj skraca Vegas na plecy. Oj, Frager da sobie radę. Musi. Tak jest. I mamy przewagę. 4-2 jest przewaga terrorystów, ale Krzysztof ma świetną pozycję. Teraz zobaczymy, czy trafi. Jest trójka rywali praktycznie pod celownikiem. Krzysztof, zobaczmy, Krzysztof puszcza flauta. Krzysztof, jeden, drugi, czy będzie trzeci? Nie, Brylant w dobrym miejscu, w dobrym czasie, 1-1, ależ runda, tego się nie spodziewałem. No i Dixon, czy Brylant? Oto jest pytanie. Dixon 39 HP, Brylant tylko 10. Jeden strzał Brylanta wystarczy, ale czy w Dixona? Zobaczmy, Brylant, oj, teraz doprowadził do wyrównania właściwie, bo 13 HP ma Dixon. Ależ runda, bardzo ważna. Brylant ma szansę być bohaterem w swojej drużynie. Czy tego dokona? Zobaczmy, Brylant kończy! Ależ teraz wychylił w idealnym momencie. Dixon jak zaczarowany, nie wiedział skąd, nie wiedział jak, nie wiedział po co. 2-1, obojętni. Także mamy przełamanie. Lemon Shocks już nie tacy w szoku. Teraz zdobyli rundę, pieniędzy nie było tak dużo, no
i zobaczymy, co wykombinują w kolejnej. Jeszcze zastanawiali się, co by tutaj kupić, przecież te pieniędzy nie było tak dużo. No i już zakupione bronie, uczes AWP. No ciekawe, jak ten snajper sobie będzie radził. Tutaj na środku, jak na razie, bez kontaktu. Paco i Frager, no bardzo defensywnie, nawet nie wchodzą do trupiarni, dopiero teraz Frager się przemógł, przezwyciężył swoje lęki, no i już przychodzi. Jego teammate'i poszli w jego ślady, tutaj jest cały czas agresywnie ustawiony Vegas, teraz zauważony, próbuje strzelać Paco, no ta kontrola falu to nie było najlepsza, ale może się jeszcze poprawić. Diction z kolei z pięknym headshotem, no i snajper wyciągnięty, zobaczmy, oj, Vegas już był celowany, ale jednak Paco dał sobie radę. Na plecy wchodził Angelso, no i jeszcze zdążył jednego rywala ustrzelić, ale to jest 2-3 na korzyść oczywiście drużyny Lemon Shocks. Ciekawe, czy Freestyler, czyli Fanboy ze Scoutem znów będzie w stanie zrobić coś cudownego dla swojego zespołu. Będzie szedł do trupiarni, tam jest jednak Paco gdzieś przy trupie? Chyba tak. Ale jednak na B się dopiero teraz dostał cynk od swoich teammateów, żeby jednak pokryć trupa, bo tam nikt nie patrzy. A Krzysztof cały czas próbuje podejść od okna. Ma blisko siebie dwóch rywali, czy w końcu trafi na jakąś głowę. Freestyler, a to z AWP-ą nawet nie ze scoutem, to wybaczcie w takim razie, albo podniósł teraz AWP, no i zobaczmy, ależ teraz niewiele zabrakło, żeby trafił. No i zobaczymy, CT jest u nich na TeamSpeaku, no to jest dziwna sprawa, najwyraźniej coś, jakieś kłopoty, teraz zobaczymy, co tam się dokładnie stało. Uczę. Kto jest u was na TeamSpeaku? No ja, Izak, w boku. A kto jest u was terrorystów? Nie wiem. Ej, to było śmieszne, ja się właśnie jest tak, że nie jestem terror. To szart, kurwa. No nic. Właśnie tak, ja jest terror. No właśnie, teraz będzie wszystko okej. Okay. No. Ja nawet nie wiedziałem. No to człowiek był po stronie terrorystów, a nawet nie zauważył, że z cytakami siedzi. No takie pomyłki się oczywiście zdarzają, no w tym ferworze walki, w tych wszystkich emocjach, stresie. No to można się pomylić, prawda? No ale dobra, już wracamy do meczu, cały czas 2-2, cały czas 5-5, nic się w tej rundzie jeszcze specjalnego nie wydarzyło, dopiero Brylantek dopiero teraz wchodzi do trupiarni, no strasznie defensywna gra ze strony terrorystów, no ale to się już dwa razy opłaciło, tymczasem, ależ puścił flauto Brylant, jak to poszło, no machał celownikiem na prawo, na lewo, no chyba mu się ręka trochę zatrzęsła przed tym flauto, także nie jest chyba pewny dzisiaj siebie jeszcze oczywiście Brylant, tymczasem 5-3, przewaga terrorystów. Tutaj walczy ze scoutem Fanboy, czy będzie w stanie kogoś trafić? Coraz bliżej niego jest rywal, teraz piękny frag od Fanboya, jeden jest, czy będzie kolejny? Oj, tym razem już nie wchodzi tak łatwo i w końcu Brylant dał sobie radę, a więc ostatni żywy Diction tutaj przy życiu, ma M4 i na pewno spore chęci, żeby coś w tej rundzie jeszcze zdziałać, ale gala przykryta idealnie przez Uczego, no i teraz Diction w ostatniej chwili namierzył głowę rywala, no i zdobył fraga, ale tutaj chyba nic więcej się nie wydarzy, no nie wierzę, żeby z 6 HP był w stanie cokolwiek zrobić w tej rundzie, także musi zrezygnować, musi uciekać do trupa, no i tam zachować sobie broń. Ale to jest też, słuchajcie, to, o czym ja mówiłem, że jeżeli się wychylacie, to nie wychylacie od razu na henę, tak, w ten sposób, tylko wychylacie schodkowo, sprawdzić pozycję za schodami, na górze, dopiero wtedy tam i tak dalej, w ten sposób, to wtedy macie pewność, że zawsze rywal będzie pod celownikiem. Także wychylacie się schodkowo, najpierw sprawdzacie jedną część, później drugą, później trzecią, później czwartą, później piątą, w ten sposób. Tutaj też tak samo, jesteście na gali, sprawdźcie sobie cylindry, później Romana, później bombsite, w ten sposób. I wtedy naprawdę poczujecie różnicę przy strzelaniu i przy zauważaniu rywali. Tymczasem 3-2 dla Lemon Shocks, oczywiście runda dla nich bez większych kłopotów, ta runda wygrana. No i zobaczymy dalej. Już Ucze zauważył rywala ze scoutem, tutaj strzela, no ale dwa pudła przeskoczyli, no jeszcze chyba będzie musiał obejrzeć to spotkanie później na YouTubie, no i zobaczyć, co robi źle. Tymczasem Fanboy daje sobie radę, Fanboy, ależ tutaj wykonował znów rundę, jeszcze Ucze na długi, ale Fanboy co wyprawia, no niesamowite, on ze snajperku jest niezwykle groźny, no i drugi ace, no to byłoby naprawdę niesamowite osiągnięcie, no i zobaczymy, czy dalej Fanboy się będzie zapędzać na długo, tak, chyba szuka tego ace'a. No tutaj Paco na gali, już wie Fanboy, gdzie Paco jest, tym bardziej, że dostał info od partnerów, że Paco wyszedł w środek, no i pewnie Fanboy już popędzi na plecy. Czy tutaj zdąży, czy dadzą mu ace'a, czy jednak Paco jeszcze będzie walczył? Zobaczmy, Paco sprawdza, co się dzieje, ale chyba Fanboy będzie mógł się z nim spotkać. Oj, Paco idzie w stronę Fanboya, czy to będzie ace? Zobaczmy, coraz bliżej niego, Fanboy czy jednak Paco? Oto jest pytanie, Fanboy musi trafić, nie, jednak nie wychylił się tyłek tutaj Paco, ale jednak w końcu. A więc mamy kolejnego ace'a dla Fanboya, coś niesamowitego.
No, Vegas zauważył, że był Ace Fanboy, ale wcześniej chyba nie zauważył. Także mamy drugiego Ace Fanboya, no to jest teatr jednego aktora, Fanboy 13 fragów. No pozostali razem wszyscy, nie mają tylu fragów co on, oczywiście po stronie CT. Po stronie terrorystów jak na razie najlepszy Paco, 8 do 5. Tymczasem zobaczmy, jak zagrają terroryści w tej rundzie, czy to będzie szybkie wejście. No w końcu się trochę przemogli, agresywnie zaatakowali trupiarnię. Dixon tymczasem skraca, tutaj może być niespodzianka. Dixon zauważył czego, no i trafi, tak jest. Już szybki reload i ucieczka na bombsite B, żeby tam się tylko schować. Paco już chyba zauważone, tam były było widać jego nogi. A więc być może już wiedzą antyterroryści, gdzie on się znajduje, ma teraz kłopoty, bo Vegas wcelowany. Fragger jednak trafia, no i zobaczmy co dalej w tej rundzie. Cały czas czeka Paco, ale Vegas pilnuje tej pozycji doskonale. A więc spore kłopoty u Paco, teraz wychylił, Vegas jednak zmienił pozycję, no i Paco trafia. A więc mamy kolejnego fraga Delpanology z jakimiś dziwnymi lagami, ale jednak się udało fraga zdobyć, no i jest 4-2 znów, ale jest jeszcze Fanboy na respie CT, który tam jest celowany. Jednego rywala przepuścił, on już podkłada bombę, no i zobaczymy, czy uda się bombsite odbić. Ten granat nieco za płytki. I ciekawe, czy Christoph i Fanboy będą w stanie. Rzucone flash, Paco się odwrócił na moment, Christoph go nie zauważył. No co się stało? Chyba rozdziałka jakaś 300-200, bo nie wiem jak nie zauważył jego głowy. Tymczasem jeszcze walczy Freestyler, czyli Fanboy. Zauważył teraz lufę, no i szybki zoom, ależ naprawdę talent z tego Fanboya. Nie spodziewałem się, że ktoś w tak podeszłym wieku może tak strzelać, niesamowite, naprawdę. A tutaj proszę bardzo, Fanboy jeszcze trochę potrenuje i tutaj się zaczną psypać kontrakty, jakieś propozycje z najlepszych teamów w Europie. 4-3 dla Lemon Shocks. Mimo że nie udało się tutaj Fanboyowi, no to jednak znów pokazał się z dobrej strony. 3-4. Już Fanboy oczywiście na długiej, tutaj czekasz, ktoś mu się będzie wychylał, poleciały flesze, ale Fanboy chyba już widzi. A terroryści znów wracają do bardzo spokojnej, defensywnej gry. Cały czas spokojnie, nic się nie dzieje specjalnie, dopiero zaczyna coś się dziać na jakieś 30 sekund przed końcem rundy, więc to jest dziwna sprawa. Mam nadzieję, że wyrobimy się do meczu Virtusów, jeszcze mamy pół godziny do tego, 7 rund za nami, no ale zobaczymy. Tymczasem Christoph broni bombsite'u as diglem, no czy tutaj wejdą jakieś headshoty, zauważył teraz Fragera, wychylił się po raz kolejny, ależ był to brylant, idealny headshot. No i tutaj terroryści mogą wybiegać, ale oczywiście Fanboy jeszcze jest na długie, teraz ma kłopoty, trafia raz, czy będzie kolejny strzał trafiony, tym razem Frager musiał zginąć, no i 3-4, jeszcze walczy Vegas, walczy Angelso i walczy Dixon, ale szanse na wygranie tej rundy są dość mizerne, bo mają tylko pistolety, a rywal oczywiście na fullu. Puczę tymczasem na gali, puszcza flauto, tutaj nie za bardzo wchodzi, dopiero teraz trafił Dixon do 14 HP, no i zobaczmy, czy w końcu trafi jakiegoś fraga. Uczę, oj, chyba się musi jeszcze pouczyć. Tymczasem walczy Dixon, ale ten nade zbyt precyzyjny, no i jeszcze Angelso z dziwnym flashem, no i teraz atakuje Delpanology trafiony, ale zabrakło internetu, żeby tutaj jeszcze pokonać jednego rywala, bo zlagowało nam Delpanology tutaj chyba, tak? Dixona, kto tam był? Nie, Angelso zlagowało oczywiście. Tymczasem koniec rundy, 5-3 dla Lemon Shocks, więc zaczynają zdobywać przewagę. No i ciekawe, co będzie tutaj w tym meczu się działo dalej. Już terroryści agresywni do trupiarni. Czy to będzie szybki wjazd na bombsite B? Na to wygląda. Teraz zafreszowany Vegas musi uważać. No i ciekawe, czy tutaj będzie w stanie coś trafić. Vegas agresywnie, ale Brennan był przygotowany na taki skrót. No i idealnie trafił, idealnie po prostu. Bez żadnych kłopotów tutaj jest jednak Paco. Jeden frag wpada, już jest Fanboy na bombsite. Nieprzyjemny Mołotow, ale Fanboy trafia po raz pierwszy. Oj, kłopoty! Brennan był tam na kawerze, no idealnie. Robi nam się taki pojedynek snajperów. Brennan kontra Fanboy. Jak na razie chyba remis. No ale jest 4-2, Angelso i Christoph w przeżyciu. Zobaczmy, jak idzie Angelso od trupiarni. Rozpętał full auto śmierci, ale nie weszło. Śmierć jednak była dla niego. Tymczasem Christoph, 1-4. Czy ten zawodnik jest w stanie to wygrać? No ciężko będzie to ogarnąć na rozdziałce 300-200, ale zobaczmy, Christoph próbuje. Oj! Zauważył jednego rywala. No bo miał go praktycznie pod celownikiem, ale z kolejnym byłoby już ciężko, także musi Christoph uciekać, a na plecy wchodzi tutaj Ucze. Czy teraz trafi? Christoph jednak raz trafia, ale Uche już na plecy, a fraga zdobywa jednak Delpanology. 6-3, Lemon Shocks coraz lepiej sobie radzą, coraz wyższe prowadzenie. No i kłopoty po stronie CT, tutaj widzimy, jaka jest rozbieżność w tabeli. 17 fragów w Fanboy, pozostali no znacznie mniej.
Także ewidentnie tutaj drużyna terrorystów jest do tego spotkania przygotowana lepiej. No widać, że trenują Dust 2, no tutaj niestety tylko jednomapowy pojedynek, także nie będzie okazji do rewanżu na jakimś Kaszu, Inferno, Nuku czy Trainie. Także tylko jedna mapa, no i widać, że drużyna Lemon Shocks chyba jest przygotowana do tej mapy lepiej. Tymczasem znów terroryści pod bombsite'em B. Tym razem Fanboy, no chyba nie było go stać na, ani na WP, ani na Scouta, bo kupił sobie P90. No i zobaczymy, co z tym P90 zrobi. Terroryści już szykują się do wejścia. Jest tu jednak Fanboy wcelowany. Paco sprawdza wszystkie pozycje. Puszcza full auto Fanboy. Ależ poleciały kule! Niesamowite, teraz musi uciekać Fanboy. Kłopoty po jego stronie, ale Fanboy już się znalazł. No i czy trafi z tego full auto? Nie! Podziurawione ściany. Tutaj trzeba będzie chyba zamówić ekipę remontową z Polski, bo to naprawdę zniszczenia masakryczne. Trzeba będzie przemalować ścianę. Tutaj wszystko ogarnąć, bo tam naprawdę nie pozostało wiele po tej części ściany. Tymczasem ginie Angeloso i ostatni żywy, znowu Krzysztof. Znowu ze swoim diglem miejskim Dedpadem. Czy też Dudupad, jak to się mówi potocznie w języku polskim. Tymczasem jeszcze walczy Krzysztof, jeszcze próbuje, ale Paco na plecy nie słyszy go Krzysztof, a usłyszał! A więc słuchawki jednak w porządku. No ale zabrakło spokoju. 7-3 dla Lemon Shocks. Lemon Shocks coraz wyżej prowadzą, coraz bardziej pewni siebie. No i ciekawe, nie spodziewałem się naprawdę, że to spotkanie będzie tak emocjonujące, to jednak Lemon Shocks daje sobie radę, mimo że obojętni zaczęli naprawdę znakomicie, wygrali dwie pierwsze rundy, ale później już było tylko gorzej. Tymczasem, no nie trafili z tym skrótem terroryści, tylko jest brylant na respie terrorystów, teraz wie co się dzieje, no i ucieka, już kosa w ręku, oczywiście z nożem biega się szybciej. Ja też tak robię, jak wiem, że spóźnię się do pracy, to wyciągam nóż z szuflady, no i pędzę z nożem na metro. No i dzięki temu znajduję się w pracy 5 minut szybciej niż zwykle. Tymczasem brylant już zmienił pozycję, już widzimy, jak szybko przebiegł na bombsite B, no a antyterroryści będą wszyscy odbijać od trupiarni, to może być ciekawe. Brylant jednak pilnuje tej pozycji, no i zobaczymy, czy trafi. Brylant jeden frag wpada, no i ucieka czym prędzej na bombsite. Zdążył się ustawić, no i zobaczymy, co Brylant zrobi w tej rundzie. Jest kolejny frag dla niego. Teraz będzie szukał być może kolejnych, to jest nawet szansa na Ace'a. No ale Brylant ma teraz trochę mniej kul w magazynku, tylko 4. Trafił po nogach Vegasa, a więc tylko jeden strzał wystarczy, no i wystarczył. Zobaczmy jeszcze, Angelos tutaj się czai, ależ no zoom od Brylanta, no i teraz szuka Ace'a, ale chyba już go nie znajdzie. Krzysztof pokonany. Także mamy 8-3. 8-3 dla Lemon Shocks. No i coraz wyższe prowadzenie tego zespołu. Terroryści naprawdę radzą sobie znakomicie. No i cóż, gdzie są te atuty po stronie CT? Teraz dwie AWP-y kupione przez Fanboya i Diction. No i ciekawe, co będą w stanie wykombinować. Diction szykuje się do wychylenia, już sprawdza, co się dzieje na środku. Oj, zauważył rywala, ale kto kogo trafi? Jednak bez trafień, jeszcze Diction próbuje, wcelowany, ale już się nie wychyli Brylant. No i zobaczymy, co dalej. Terroryści znów pod trupialnią, a więc wykryli tam słaby punkt. Teraz Vegas rozpętał flow to po wszystkim właściwie. Nie ma takiego miejsca, w które by nie trafił Vegas na bombsite B. Także chyba spanikował nieco po tym flashu, ale to nic nie szkodzi. Cały czas przy życiu jest Vegas, więc to jest jakiś atut. No i zobaczymy, może teraz Krzysztof, terroryści cofają na środek. Jest tutaj Krzysztof, cały czas Fanboy na bombsite A. On właściwie w pojedynkę teraz kryje tego B, a dopiero teraz Krzysztof przebiega do niego. No i ciekawe, co zrobił terroryści. Brylant już jest celowany w bombsite B. Tam cały czas czai się jeden z zawodników. Oj, czy trafi? Zobaczmy. Oj, pudło tym razem od Brylanta. No celownik mu wariuje, gdy widać się, gdzie widzi przeciwnika. No widać, że 5000 na kanale to jednak jest sporo jak na jego możliwości. No a tymczasem Paco z dobrym granatem, no i 5-3. Jest jeszcze jednak Fanboy na galion, zwykle trafia, teraz musi trafić, no i trafił Fanboy. Jeden frag pada na jego konto, tam ma jeszcze fragera, tym razem poduje 40 HP, no i musiał skapitulować. No i Angelso i Vegas przy życiu. Angelso z M4 atakuje coraz bliżej bombsite'u, ależ się zakradł na plecy. To może być niespodzianka, zobaczmy, Angelso próbuje puszczać flaut, ale znów internet przeszkadza, znów internet nie pozwolił mu na zdobycie fraga. No coś trzeba z tym zrobić, chyba ma DDoS'y Angelso. No to jest ten kłopot właśnie, gdy ludzie obstawiały swoje mecze na CSGO Lounge i tak dalej, to DDoS'ują niektórych zawodników. No i tym razem ewidentnie wzięli sobie na czele Angelso. Może wiedzieli, że to jest naprawdę dobry zawodnik, może wiedzieli, że on potrafi grać, potrafi strzelać, no i dlatego starał się wyeliminować go z drużyny. No i to im idzie znakomicie, tym cholernym DDoS'erom, bo już tylko cztery fragi ma Angelso. Także niestety 8, już się namiązowie na 9. 9-3 oczywiście dla Lemon Shocks. No i tutaj prowadzenie coraz wyższe. Tymczasem na fullu antyterroryści czy nie? No to jest dobre pytanie. Jednak na fullu, nie ma na co czekać. Przegrali już tyle rund z rzędu, że
Naprawdę, już trzeba grać all-in. No i grają, faktycznie. Kupione skauty, kupiona WP-a, kupiony P90M4, no i zobaczymy, jak będzie wyglądało to wejście. Terroryści coraz pewniej nabrali pewności siebie po tych kilku rundach, no i wjeżdżają, po prostu wjeżdżają długo. Jest tam jednak celowany Diction, który cały czas podskakując czeka, aż rywal się pojawi pod celownikiem. Poleciał Nate, no i teraz pudłuje Diction. W dołku już jest Brylant. Diction kolejne pudło z tego skauta i cały czas nie może się wcelować dobrze. Krzysztof jednak już na pozycji, już czeka na fragi. Tu zaraz być może coś wejdzie. Ma pod swoim celownikiem dwóch rywali, ale nie zauważył oczywiście przez tego smoka swoich przeciwników. Pako tymczasem wchodzi w niego, ależ to było dziwne starcie. To była niespodzianka. No i 5-2. Ostrzeliwany fragger przez swojego zawodnika. No nie może być tak łatwo, słuchajcie. Faktycznie za łatwo tracić terrorystom, więc trzeba trochę pomóc antyterrorystom. No i jeszcze Diction od Gali, 6 HP, oj nieprzyjemnie. Brylant już celowany, Brylant wykończył go CZ-ką, no i Vegas. Zobaczymy, co zrobi Vegas. Czy będzie w stanie? Dobre, rzucone flash, ale już odwrócił się od niego Brylant, no i wcelowany jest w Galę. Sprytny flash rzucony przez niego, no i Vegas musi uciekać. Prawdopodobnie weźmie Kałacha i zachowa go, albo AWP. No dokładnie tak, AWP w jego rękach, a więc... uda mu się prawdopodobnie tę broń zachować, bo nie gonią go terroryści jak na razie, także czekamy. 10-3 dla Lemon Shocks, ostatnie dwie rundy przed nami do końca pierwszej połówki. No nie spodziewałem się naprawdę tak emocjonującego pojedynku. Wiedziałem, że dużo trenują moi widzowie oczywiście w Counter Strike, ale nie spodziewałem się, że tutaj będzie tyle ciekawych akcji. A tutaj widzieliśmy, jak kule lecą po chmurkach, po ścianach, po samochodach, no czasami po nogach czy po głowach, ale to raczej rzadko. W każdym razie mamy 10-3, nie no, oczywiście sobie żartuję, były piękne ace'y, piękne strzały. No i troszeczkę brakuje takiej drugiej osoby, chociaż w drużynie też, żeby pomagać fanboyowi, bo on właściwie gra tutaj w tym momencie sam. No, tylko 5 czy 6 fragów ma drugi po nim, odpowiednio Diction i Krzysztof. No ale zobaczmy. Zobaczmy, może teraz, może jeszcze się obudzą gracze obojętnych. Ale już chyba sobie im obojętne, czy wygrają, czy przegrały. Tymczasem uczę wychylony środek Vegas, już go szuka, ale pali się, uciekaj, Vegas uciekaj, zdążył! Uczę, oj to, full auto nie wpadło i tutaj... O rany! Nie mogę! I ostatni w przeżyciu Krzysztof nie daje rady. Nie, to była akcja wieczoru, słuchajcie. Ja komentuję mecze Virtusów, komentuję mecze europejskich drużyn, ale takich rzeczy się nie ogląda. Naprawdę, to nie jest częsty widok. A to było coś nieprawdopodobnego. W każdym razie 11-3 dla Lemon Shocks. No i ostatnia runda przed nami. Już zaczynają, już biegną na długą. Chyba znów będzie szybkie wejście właśnie tam. A więc zobaczymy. Znaczek SEA może już zostać, będzie bardziej profesjonalnie. Także zobaczymy. Jest wejście długo, teraz jednak wstrzymali się na moment. No i zobaczymy. Frager, uczę i tutaj jeszcze Pako na długie. Przygotowanie do wejścia, ale ten smoke na chwilę ich wstrzyma. No i zobaczymy, czy w końcu antyterroryści będą w stanie postawić odpowiedni opór. Pomyślcie, ja. Okej, okay, dobra. 3-4, a więc przewaga antyterrorystów. To jest może w końcu okazja, żeby się obudzić. Jest dwóch rywali, Ucze i Pako. Czy będzie w stanie Krzysztof ściągnąć jakiegoś rywala? Krzysztof już jest wcelowany, widzi Pako. Nie widzi, a jednak Pako z headshotem. No i jednak daje to szansę. Tutaj terrorystom walczy Farmboy, ale uciekł Pako spod jego celownika. 20 HP ma jednak Pako, 10 HP Ucze, więc to jest szansa. Oj, tym razem ten fast zoom nie wszedł. No i 2-2 nam się zrobiło. Czy terroryści jednak będą w stanie opanować sytuację? No to byłoby na pewno dziwne. Diction i Angeliso z AWP-ą, więc to nie jest dobry układ. No ale czekamy i zobaczymy. Diction już na gali, puduje tym strzałem. Angelso już wchodzi, Pako wcelowany, zobaczmy. Jest Angelso, ale Pako świetnie! No i Diction ostatni żywy i trafiony przez Pako, który ustrzelił 4 fragi w tej rundzie. A więc mamy 12-3 dla Lemon Shocks. Tak się kończy pierwsza połówka. GH napisali zawodnicy. Good half. No i... dokładnie tak. Angelso napisał, że na flashu dostał, ale przecież ten flash wybuchł jakieś 3 km od ziemi, więc ten flash Pako no nie był zbyt zafleszowany. Widzieliśmy zresztą, jak to wyglądało z jego powa. A zatem mamy 12-3, tak się kończy pierwsza połówka. Ja sobie tylko wytrę łzy i możemy jechać dalej.
Terroryści przygotowani chyba na szybkie wejście na bombsite B. No i ciekawe, czy to się im uda. Frager i Delepalonology tam już pędzą właśnie na bombsite. No i ciekawe, czy sobie poradzą. Frager już jest celowany. No i ciekawe, czy da sobie radę. Puścił jednego rywala, już strzela. Nie wiedzą terroryści, gdzie on się znajduje. Dopiero teraz zauważony Frager. No i udało się go w końcu ściągnąć, ale tam jest jeszcze Delepalonology teraz trafione. 3-4. Przewaga terrorystów. Czy będą w stanie znów wygrać pistoletówkę? Oni te pistoletówki nie mają naprawdę dobrze przygotowane, ale czy to wystarczy na tę rundę? Właśnie, zaraz się przekonamy. 4-3. Już jest 3-3. Brylant z dobrym nadem. Od trupialni już wchodzi dwóch antyterrorystów. Tego się terroryści nie spodziewają. Diction jednak wcelowany. Zobaczymy, czy trafi. Oj, Lil w złym momencie. Zdążył jednak przeładować. No i terroryści muszą się teraz bronić. Ucze wchodzi, puszcza flauto Diction, ale pudłuje. No i ostatni żywie. Christoph, ale trafiony. Idealnie. Idealnie odbity bombsite B. No i uda się rozbroić bombę z pewnością Uczemu. Także 12. Zamieniam się na 13. No bez szans, są obojętni. Niestety, niestety. Składy nie do końca równe. Tutaj ewidentnie w drużynie CT najlepszy jest Paco i Brylant. No ale tak to właśnie jest. Jeżeli jest dwóch takich zawodników, to można już kierować grę. Jeden nie wystarczy. I widzi o tym, na pewno przekonuje się o tym freestyler, czyli fanboy właśnie. 21 fragów. To pozycja w tabeli po stronie antyterrorystów. No ale to jest jednak za mało, jak się okazuje. Przydałby się jeszcze jeden jakiś skillor. Pozdrów taki ręce. Tymczasem już runda w toku. Tutaj fanboy zaryzykował, kupił sobie shotguna. Ciekawe, czy coś z nim zrobi. A na razie czekamy na pierwsze fragi. Antyterroryści z pewnością chcieliby to jeszcze coś ciekawego zrobić. Z pewnością czuły się bardzo pewnie w tym momencie. Zobaczmy, może Brylant trafi. Brylant z P90 teraz rozpędza full auto. Niczym fanboy kilka rund temu. No i ucieka teraz na bombset, ale jest fanboy, który puszcza strzały z tego shotguna. No i ciekawe, jest walka na długiej. Starcie trzech terrorystów, dwójką antyterrorystów, wygrane jak na razie przez tych pierwszych chyba. W każdym razie 3-4. Antyterroryści w przewadze. Wcelowany Christoph szykuje się na wejście długą. No i ciekawe, zobaczmy, Frager cały czas pod bombsite'em, Christoph blisko niego, ale jeszcze się boi, jeszcze czeka na partnerów, żeby razem wspólnymi siłami zaatakować. Zobaczmy teraz Frager, czy trafi. No jednak Frager po raz pierwszy, czy drugi też będzie frag? Tak jest! Frager wykorzystał błąd rywala, a tej ostatni żywy Angelso. Na plecy wchodzi Paco. Czy spojrzy, czy sprawdzi tę miejscówkę, czy nie? Oto jest pytanie Angelso, a sprawdził Paco! Niespodzianka! Był tam właśnie ostatni żywy terrorysta, którego udało się wyciągnąć. No i 14-3. Także jednak chyba będzie proste zwycięstwo dla drużyny Lemon Shocks. Także mimo tego, że jest 20:45, to spokojnie zdążymy na mecz Virtusów. Także tak to właśnie wygląda w tabeli, jak to wygląda Paco, 26 fragów, 21 Brylant, postęp terrorystów oczywiście Freestyler, czyli Fanboy, 2 acey w tym meczu, no niesamowite, właściwie dwie rundy dały mu połowę jego fragów. Tymczasem Paco ze sprytnym mołotowem, ale musi uważać, bo już celowany w niego dwójka albo trójka terrorystów, ale ci na razie spokojnie, sprytny nade, no i Christoph bardzo mocno bity. Jednak przewaga dla terrorystów. Diction z pierwszym fragiem w tej rundzie. No i ciekawe, co terroryści zrobią. Jak na razie przesuwają się w kierunku gali. Tam jest Ucze, który cały czas na tej gali właściwie stoi i pilnuje. Ale tutaj nie ma żadnego smoka, nie ma flesza. Trzeba uważać. Ucze, czy trafi? Puszcza strzały. No i jest pierwszy frag, będzie kolejny. Będzie jeszcze jeden. Zabrakło jednej kuli z pistoletu chociażby. No gdyby zmienił broń na pistolet i tam oddał kilka strzałów, to byłyby fragi. Oj, ostatni żywy. Fanboy. 1-3. Czy będzie w stanie? Ma już dwa fragi. Zobaczmy, ależ trafił fanboy. No i ma szansę nawet na trzeciego ace'a w tym meczu. Jeżeli to wygra, to będziemy mieli rekord w ilości ace'ów w jednym meczu. Ale to będzie bardzo trudne zadanie. Zobaczmy, 1 HP. Oj, będzie kłopot. Zobaczmy, jest jeszcze jeden strzał trafiony, ale frager w końcu trafił. W końcu trafił, a więc pokarał, skarcił za te wszystkie ace'y fanboya. Frager będzie runda numer 15 dla Lemon Shocks. Czemu fanboy? Bo to jest fanboy, tylko ma tutaj inny nick. Widzicie, że ma nawet na awatarze. Proszę bardzo, fanboy, widzicie? Bo to jest fanboy, a nie freestyler. To taki nick specjalnie pod ten mecz. Pisze właśnie fanboy, że dali im fory. No i ciekawe w takim razie, co teraz będzie, bo teraz jest szansa na comeback. Comeback is real, jak to się mówi. No ale jak nie będzie comebacka, to będzie i skins, i z life oczywiście, bo Lemon Shocks tutaj był absolutnym faworytem w tym meczu. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Jest frag dla Paco, on też chwycił się za snajperkę. No i ciekawe, czy tutaj będzie jedynym zawodnikiem Lemon Shocks, który ustrzeli ace'a. Ma szansę, bo dwa fragi już ma. A terroryści na razie spokojnie. No i już ace'a nie będzie, ostatni żywy Christoph przy życiu. Paco już agresywnie, Christoph puszcza flauto, ale nie wszedł ten drugi frag, niestety. No i 16-3. 16-3 dla Lemon Shocks, tak się nam się kończy to spotkanie. Niezwykłe emocje w tym meczu.
niezwykłe emocje w tym meczu. No i oczywiście do następnego. Ja tutaj jeszcze się pożegnam z zawodnikami. Jak ten po meczyku? No weź czesne. Żebyśmy zdążyli, ja byłem reprezentacja. Dobry meczek był, naprawdę. Już momentami płakałem ze śmiechu. Było wesoło. Opowiadali, że ja sobie to obejrzę później. No będzie właśnie do obejrzenia meczek.